17 czerwca. Obecnie niebo jest praktycznie bezchmurne, ale już wieje bardzo silny wiatr, a to za sprawą niżu, który jest na zachodzie Polski. Już za kilka godzin dojdą do mnie bardzo silne burze, które obecnie wyglądają dokładnie tak. Już się zaczynają tworzyć tutaj w okolicach Kielc. Wygląda to naprawdę imponująco. Burze poruszają się bardzo szybko, tak samo jak aktywność elektryczna, która jest naprawdę wysoka. Tak więc myślę, że w przeciągu kolejnych 2 godzin powstaną tutaj burze właśnie i do mnie dojdą. Tak więc czekamy. Czas od południa właśnie się zbliża do mnie. Super komuna burzowa. Ale wieje, patrzcie. Niestety liniowa formacja burzowa minęła mnie dosłownie może o 20 km od zachodu i poszła na północ. Tymczasem od południa idzie kolejna burza, z której kowadło jest centralnie nade mną. Idzie prosto na mnie. Ona się ciągle rozbudowuje. Oby w końcu coś do mnie doszło. Czekamy. Ale wieje. Wygląda to takie jasno-szare? Tak. Jakby to ma... Piękna super komórka burzowa. Jedźmy za cyklon. Chyba nie strzela z nim. Wiesz, że to jest dobry głos? Super komórka burzowa. Przychodzi praktycznie nad Skrobowem. Ale wieje. Tutaj jest... była przez chwilę chmura strefowa. Wszystko się kręci. Ale wieje mocno. Ale wieje. Ale wieje. Potężny wiatr. Kurde, te niskie te chmury są. Wow. Komórka burzowa niestety już padła. Poszła bardziej na północ. Ekstra. Wiało naprawdę mocno. Piękne, naziemne. Chmura strzelała.